Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie w poniedziałek 12 września. Usłyszymy za chwilę fragment z ewangelii według św. Łukasza. Będzie to rozdział 7, wersety, od 1 do 10. Posłuchajmy tej dzisiejszej poniedziałkowej ewangelii. Skończywszy mówić do ludu, Jeszuła powrócił do Kwarnachum. Pewien tamtejszy dowódca wojska rzymskiego miał sługę, którego bardzo cenił, a który śmiertelnie zachorował. Słysząc o Jeszuji, dowódca posłał do niego kilku starszych żydowskich z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego sługę. Przybyli do Jeszui i gorąco się za nim wstawiali. Naprawdę zasługuje na to, abyś to dla niego uczynił, bo kocha nasz lud. Wybudował nam nawet synagogę. Jeszua poszedł zatem z nimi, nie uszedł daleko od domu, gdy dowódca wysłał przyjaciół, którzy powiedzieli mu: Panie, nie truć się, nie jestem godzien gościć Cię pod moim dachem, dlatego też nie ośmieliłem się sam do Ciebie przychodzić. Zamiast tego, wydaj po prostu rozkaz i spraw, aby mój sługa wyzdrowiał, bo ja również jestem człowiekiem podległym władzy. Mam pod sobą żołnierzy i mówię: Do tego idź, a idzie, do innego chodź, a przychodzi, a do mojego niewolnika zrób to, a robi. Słysząc to, Jeszua zdumiał się nim i odwróciwszy się, rzekł do tłumu, który za nim szedł: Mówię wam, że nawet w Izraelu nie znalazłem takiej ufności. Kiedy posłańcy wrócili do domu do Zastali sługę w dobrym zdrowiu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, dzisiejsze słowo jest o słowu właśnie. Jak wielką moc ma Słowo, ma to Słowo Boże, ale też i to Słowo, które dzisiaj wypowiedział ten, ten setnik. Czy ten żołnierz, dowódca rzymski, mówiąc, że Panie Twoje Słowo ma moc. Jakby trochę w dwie strony to zadziałało, bo Jego Słowo, to właśnie, które powiedział do Jezusa: nie truć się, nie, nie musisz przychodzić, nie jestem godzien, gościć Cię pod Moim dachem. On też mówi, dlatego, dlatego też ja sam nie ośmieliłem się przychodzić do ciebie, nie dlatego, że mi się nie chciało, ale nie czuję się godny, żeby, żebyś przyszedł pod mój dach. Zresztą, tak w nawiasie, ta modlitwa, to słowo jest do dzisiaj przez nas na Mszy Świętej używane tuż przed Komunią Świętą, wtedy gdy kapłan pokazuje ciało Chrystusa. Mówiąc oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę, my wtedy odpowiadamy tym słowem setnika: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. On tu, Panie, nie jestem godzien, abyś gościł Cię pod moim dachem, ale po powiedz tylko słowo, wystarczy słowo Twoje. I Pan Jezus na to właśnie, jego, na tą jego wypowiedź, powiedział, powiedział: Mówię Wam, że nawet w Izraelu nie znalazłem takiej ufności. Odwrócił się do tłumu, tutaj tak jest napisane. Jezus zdumiał się, zadziwił się, odwrócił się do tłumu i rzekł: Właśnie, mówię Wam, że takiej ufności jeszcze nie widziałem. Popatrzcie, jak, jak bardzo ceni sobie Bóg, Naszą ufność. My byśmy chcieli mieć dużo dowodów, dowodów na to, że Bóg rzeczywiście nas kocha, że się nami opiekuje, i niejednokrotnie mamy te dowody, mamy ich pełno, ale u Boga liczy się ufność, czyli mimo tego, że ja nie wiem, nie rozumiem, ale ja Ci ufam. To jest trochę tak, że Bóg powiedział do nas w Słowie Bożym: Kocham Cię. I my mówimy tak. To dobrze, to ja Ci ufam, to ja Twojemu Słowu wierzę. Bo Twoje Słowo to nie tylko Słowo puszczone na wiatr, ale my już to wiemy po dwóch tysiącach lat, że to Słowo, które zostało krwią okupione, to Słowo, które nie, do, nie jeden raz zostało udowodnione przez różne łaski i dary, które i osobiście otrzymujemy, i jako naród, i jako świat. Więc Jezus mówi, Zaufajcie mojemu słowu. Jeśli mówię, że jest życie wieczne, to jest. Ty mi mówi, a, ty, a my czasami mówimy, pokaż mi to niebo, zobaczysz. Zobaczysz. Uwierz, a zobaczysz. Chcielibyśmy tej postawy trochę takiej Tomaszowej, choć Tomasz się potem z tego wycofał. Ten Tomasz, który powiedział: Jak nie zobaczę i nie dotknę, to nie uwierzę. Więc Jezus stanął i powiedział mu: to, no, to, to, no to dotknij. Ale zauważcie, że on nie dotknął, on nie wyciągnął ręki. On wtedy, gdy Jezus mu powiedział, no to dobrze, to spójrz, dotknij, włóż palec w mój bok, w moje rany, włóż. Tomasz nie włożył, tylko wyznał, Pan mój i Bóg mój. Pan mój i Bóg mój. I te, i te słowa Jezusa, uwierzyłeś dlatego, że mnie zobaczyłeś. Błogosławieni, którzy mnie nie widzieli, a uwierzyli, możemy tutaj dzisiaj dodać, a uwierzyli na, na moje słowo, uwierzyli na słowo. Ja nie żałuję, że uwierzyłem temu słowu. Nigdy nie byłem w jakimś mistycznym stanie. Nie widziałem nieba, nie widziałem cudów, takich, które byłyby jakieś spektakularne, jakieś unoszące się nad ziemią w cudzysłowie, ale uwierzyłem słowu i to słowo w pewnym sensie jest dla mnie cudem. Że to Słowo pozwala, że to Słowo mnie niesie. Ono jest dla mnie cudem. Ono mnie niesie, ale to jest zwyczajne. To jest to właśnie Panie, powiedz tylko Słowo. A, a ja ci wierzę. Moi drodzy, tak bardzo dzisiaj was zachęcam do tego, żebyście uwierzyli Słowu. My czasami się głowimy i troimy nad tym, jak kogoś przekonać do Boga. Do Boga y, możesz tak jak jest to co, co powtarzamy tutaj co jest napisane w tym górnym rogu wiara rodzi się ze słuchania a słuchanie to są słowa to są słowa słowa Boże więc ważne jest czego słuchamy nie byle czego bo w niejednym sercu słuchanie byle czego a zwłaszcza kłamstwa na temat słowa Bożego i Pana Boga samego przyniosło spustoszenie że ludzie owszem Uwierzyli, ale szatanowi. Uwierzyli szatanowi, który mówi, nie ma Boga, nie ma sakramentów, to są wszystko bajki. Oni też uwierzyli. Uwierzyli tylko, że słowu kłamstwa. Dlatego bądźmy jak ten dzisiejszy setnik, jak ten żołnierz rzymski. A Jezus mówi, jeszcze nigdy nie znalazłem takiej ufności wtedy. Może powie to właśnie o tobie. Panie, nie jestem godzien, żebyś wszedł pod mój dach to znaczy żebym widział cuda żebym był mistykiem ale wypowiedz tylko twoje słowo mów do mnie twoim słowem a moja dusza będzie uzdrowiona z niewiary yy, z niewiary tego tego wami sobie życzę pan z wami i z duchem twoim niech was błogosławi bóg wszechmogący ojciec i syn i duch święty amen idźcie w pokoju chrystusa Bogu niech będą dzięki. Bardzo Wam dziękuję za to dzisiejsze, kolejne spotkanie ze Słowem, przez duże S, ze Słowem, które daje nam życie. I pozostańcie w tym słowie. Z Panem Bogiem. Do jutra, jeśli Bóg da.